Dzień dobry, witam, to ja Walkis, to jest Cities Skylines i mamy jeszcze parę rzeczy, cały czas wałkowanie tematów kampusowych, bo jeszcze nawet tutaj nie mam zrobionego tego, co miałem dostępne na początku poprzedniego odcinka. Na Politechnice coś tam pododawałem, ona już tutaj ma poziom, no prawie ta atrakcyjność jest na dobrym poziomie, bo teraz pod koniec tego roku akademickiego myślę, że już im się uda te prace naskrobać, jeszcze im tutaj zrobimy jakieś halo dotacje. Na przykład na rzemiosło tym razem przyznamy, proszę bardzo. Tutaj przyznamy im na przykład, ktoś tu się ucieszył, jakiś meczyk chyba wygraliśmy. Przyznamy badania tym razem na przykład na literaturę, niech będzie. Bo ostatnio dużo było prac związanych, chociaż z muzyką jest najmniej. No ale dobra, niech będzie tak. I tutaj jeszcze mamy Uniwersytet Masnowicki i tutaj jeszcze sobie przydzielimy na przykład na... Na co tutaj najbardziej? To z żarówą to jest co? Wieczne samoreplikujące się ciasto co? Nie wiem, to są chyba odkrycia raczej, nie? To by były. To na odkrycia, proszę bardzo, bo to bardzo, bardzo ładnie. A niech będzie. No i co tam, jak tam? Atrakcyjność tutaj jest na full. I jeszcze tutaj mam parę rzeczy odblokowanych. To może od tego sobie zaczniemy. I tutaj mamy, tak, jeszcze poza tym mamy odblokowany ośrodek nauki. Też myślę, że go można by było gdzieś tutaj wstawić. Wypoczynek to jest tym razem, tak? Dobra, o, taki maśniutki zasięg widzę też ma ten wypoczynek. Bardzo ładnie. Gdzie by to można wstawić? Tu na rogu by było fajnie, ale tu już mam dwa akademiki. Gdzieś by to można, chyba że tutaj na tym rogu na przykład. Chociaż tu gdzieś pewnie jeszcze bym musiał wstawić jakieś domki kiedyś czy coś. Dobra, na razie może zostawimy, bo ja nie wiem jak ja tutaj wyjdę z tym wszystkim, co teraz odblokowałem, bo już to mam wszystkie budynki odblokowane. Największy pewnie będzie to, Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych, no jest to dość duże. Zamknij mi tę zakładkę, dziękuję bardzo. I teraz tak, to się ładnie zmieści tutaj, to się ładnie zmieści tutaj. No i tutaj nawet też, ale tutaj to już tak troszeczkę za bardzo w kącie to chyba jest, tu już nie ma co, tu może akademiki jakieś najwyżej byśmy mogli wstawić. Jeszcze w ogóle muszę jakiś transport publiczny rozkminić tutaj, bo tu jeszcze nic nie było robione. No i oczywiście multum ludzi mi pisze, podłącz dzbanie wreszcie tę drogę tu koło stacji kolejowej, co jest. Ale ta stacja kolejowa jest jeszcze wyłączona, ona tu jest, żebym ja o niej pamiętał, że tutaj w ogóle ma być coś takiego i tutaj droga, żeby tu nic nie budować. Ten tor nawet tu nie jest dokończony, nic tu nie jeździ nawet przez tę stację, ona jest wyłączona, ta stacja też jest wyłączona, nie, tutaj chyba coś jeździ akurat. W każdym razie tu miało być tak, że tam jedziemy w tamtą stronę, a tutaj wracamy stąd jakby tyłem tego uniwersytetu, także tutaj gdzieś tor by musiał jeszcze z tyłu przechodzić. Także o tym jeszcze by trzeba było pamiętać, tu by trzeba było coś zrobić, taki jakiś tunel może, czy coś tutaj pod tym węzłem przeprowadzić, albo gdzieś całkiem tyłem może, nie wiem, coś się zobaczy zaraz. Chyba tyłem bardziej zrobimy coś. Także nie mówcie mi już o tym, pliska. Dobra, to sobie zrobimy może tutaj od środka. Tu jakiś parking jest jeden z drugim, nie? Dobra, parkingi tutaj są, także spoko. Najważniejsze, nie? To parkingi czy są. Dobra, to proszę bardzo, tutaj niech będzie. Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych. O, macie, cieszcie się i radujcie. Teraz zrobimy tu jeszcze jakąś ścieżeczkę oczywiście. Dajmy to, gdzie są ścieżeczki. Teraz trzeba się tu trochę naprzewijać już między tym wszystkim. Dobra, tu zrobimy taką ścieżkę. Tu zrobimy taką ścieżkę, że taka autostrada była, kurczę, dwupasmowa. Tutaj sobie zrobimy taki łącznik, tutaj sobie zrobimy gdzieś jeszcze taki łącznik. Niech jest coś takiego. I tutaj, co tam jeszcze jest, bo jeszcze coś jest przed tymi dużymi budynkami. A co, w ogóle Akademię Medyczną widzę, można jeszcze jedną postawić? Budynek już istnieje, czemu na nim nie ma takiego znaczka? Nie wiem, a tutaj jest taki znaczek. Coś się zepsuło. Pomnik osiągnięć możemy postawić jeszcze gdzieś. I on mi się... Nie zmieści mi się tutaj. Czemu on musi mieć 5 kratek? Kurczę, no głupia gra. Gdzieby zrobić pomnik osiągnięć? Weź tę edukację na litość mi tu usuń. Tutaj może zrobimy tak na rogu samym, czy bardziej na środku gdzieś go tak wyeksponować może. Może go zrobimy tutaj. Tutaj zrobimy pomnik osiągnięć. Co my tu jeszcze mamy? Klub szachowy. Też się tutaj ładnie zmieści. Dogadamy gdzieś tu na przykład. Tak, żeby tego drzewka może nie kosić jednego, co jest. I laboratorium medialne. Laboratorium medialne, cokolwiek to znaczy. To sobie zrobimy może dwa takie. Jedno tutaj.
drugie tutaj. I trzecie tutaj. I piąte tutaj? No już bez przesady, co? Cztery wystarczą, znaczy trzy. A tu w środku coś tu hałasują. Coś tu słyszę. Tu w środku sobie jeszcze zrobimy może... Co tam? Otwarta sala jest trochę za duża. Może akademiki jeszcze? Więcej akademików? No czemu nie? One tak wystrojem w miarę pasują. No tak nie przypiął, nie przyłata. Trochę tak... Kurde, tutaj... Nie. Wiecie, co ja tu zrobię? Symetria, kurde! Ja tu zrobię symetrycznie to trochę, postaram się. Te sale medialne sobie jeszcze dwie zrobimy tutaj. Znaczy laboratoria medialne. Tu będzie jedno takie, tutaj będzie drugie takie. Co prawda są poobracane w różne strony, ale jest to symetryczne teraz przynajmniej, nie? Dobra, już nie krzyczcie na mnie, przepraszam, piska, już to zauważyłem, już jest symetrycznie teraz, już nie krzyczeć. Tu sobie jeszcze tak przerzucimy drogę, sobie tak, no halo, tak sobie przerzucimy drogę. I w środku zostawimy, no myślę, że nic nie zostanie, czyli zostawimy puste pole po prostu. To tutaj się nie zmieści, to jest za szerokie. To też jest za szerokie. Co by tu jeszcze wsadzić? Takie dźwięki w ogóle. Jakaś fabryka robotów. Nie wiem, klub szachowy jest zbyt masny. Co to takiego małego by mogło być? Aula? No nie jest zbyt mała. Klub matematyka? Trochę mi wejdzie na ścieżki, to nie bardzo. A fontanna? Za duża, zbyt masna. Dobrze, no to fontanna niech sobie stoi. Tu powiedzmy, bardzo proszę, i to jeszcze dowalimy akademiki może, bo żeby było więcej, dużo ilości naraz akademików, proszę bardzo, niech będzie tutaj. Tylko sobie tu zrobimy jakieś może przejścia dla pieszych jeszcze? Jak teren kampusu, to żeby mieli wygodnie w miarę, nie? To tutaj jakoś na środku, może akurat na środku mi się to kurde nie uda. O, ale zalty, halo, zalty można, widzę, ignorować te. Dobra, zrobimy sobie tutaj więcej przejść, tak swoją drogą. Tutaj też. Sobie zrobimy jedno. Sobie zrobimy dwa. Pyk, pyk. No i teraz to trochę więcej sensu ma przynajmniej. Tutaj sobie zrobimy przejście. Tutaj sobie zrobimy przejście. Cyk. Wszystko ze światłami. Duże ilości przejść, bo po prostu, no jak na tym terenie ma być kampus jeden duży, to niech będzie, nie? Naprawdę duży kampus. I co jest śmieszniejsze, to Politechnika i tamto drugie też może być tej wielkości, tylko po prostu tam nie mam tyle miejsca, bo tak to wcisnąłem. To jest jak pół miasta tego! To jest jeden kampus. Tylko uniwersytet to jest. Cool. Bardzo ładnie. Znaczy jakbym pojedyncze budynki robił, pewnie by tak nie było, ale... Dobra, laboratoria medialne mamy. Coś jeszcze by tu można było wepchnąć, żeby już tutaj to zakończyć jakby ten temat cały. Laboratoria takie zwykłe, tylko weź mi to, zabier mi te zakładki. Ile ja tu tego mam, tych laboratoriów? Mam dwa tutaj, tak? To tu może by jeszcze trzecie zrobić tak, tu na środku. Albo nie. Nie wiem, tu się w ogóle zmieści nawet. Dobra, to tu zrobimy jeszcze takie coś jedno. I tu już potem nawciskamy po prostu akademików. Akademiki tutaj będą się tu stali akademicy. Chyba, żeby najpierw rozkminić tutaj stację kolejową i tory. Ale to ja nie wiem, czy nie robić poza odcinkiem, bo to chyba nuda będzie, czy coś. Zresztą to te wszystko jest nuda, ale nieważne. Tu jeszcze w ogóle zmieszczę placyk. Placyk. Tutaj zmieścimy. Placyk. Taki. Albo nie placyk, tylko tutaj wciśniemy nawet park, taki chudy, długi. Taki, o, 4x8, proszę bardzo, taki sobie tu park wepchniemy, niech mają, z placem zabaw i w ogóle, nawet, czemu nie? No, i tyle, dobra, nie, no na razie to tak zostawię, jak tam w ogóle staty, atrakcyjność jest duża, fajna, a jakbym to wyłączył? A to kurde, dobra, będziemy na tym jednak, matko bosko, 81 tysięcy czesnego, za czesne wydatki 45, wow! Dobre? Znaczy nie wiem, po co mi taka kasa w ogóle, no ale hej, jak dają, to trzeba brać. Dobra, teraz się zajmiemy tym, bo tu już od dawna nie zrobiłem nic właściwie, atrakcyjnie leży i kwiczy. Wszyscy tam na uniwersytet cisną po prostu tamten, w sumie nim się nie dziwię. W ogóle 18 FPS-ów, piękna sprawa. 17, 15 FPS-ów. Jak pauzę wrzucę, to mam... 20, 30 prawie, 20, 28, 29, no, szału nie ma, kurde,
Modów się zachciało wszystkich, kurde. Gra nie ogarnia po prostu. A wiem tak, wiem co to jest. Tutaj kiedyś było rondo i tutaj zrobiłem program Żwir Plus po prostu w środku i wystarczy coś takiego zrobić i projekt Żwir Plus już nie ma. No i ja wiem już co to jest, tak. Dwa odcinki temu żeście mi to pisali, albo i trzy jakoś. Dobrze, i tutaj teraz tak, to mamy kampus szkoły humanistycznej. Co ja tu odblokowałem? Czy ja mam tutaj gdzieś to? Szkoły ochrony środowiska w ogóle? No to jest tak duże, że ja tego tu chyba nie zmieszczę. Nie, no mam to tu już, dobrze, tyle dobrze. Natomiast na pewno nie mam księgarni. I na pewno nie mam laboratorium i na pewno nie mam auli. Czy na pewno? Raczej nie, raczej ich tu nigdzie nie robiłem. No kurde, ja tu nie mam miejsca na to, naprawdę. Chciałbym zrobić jakiś oddział drugi chyba tej szkoły, albo to jakoś rozszerzyć tak sztucznie, gdzieś tam wywalić na przykład koło stacji kolejowej. Albo część blokowiska całkiem zrównać z ziemią, na przykład całe teże bloki wysokie tutaj zrujnować całkowicie. Co wy na to? Rujnujemy blokowisko? Trochę mi go szkoda. Część już jakby została zburzona, no ale... Jakoś mi szkoda by tego było, no. Nie wiem, zżyłem się już z tym, glul. Dobra, tutaj sobie zrobimy aulę. Tutaj sobie zrobimy gdzieś co? Księgarnia tutaj się zmieści. Poza obszarem kampusu! Jak to? Guzik prawda, wcale nie poza obszarem kampusu. Wszystko jest dobrze. Tutaj... tu... I laboratoria... Są duże, ale tutaj się zmieszczą, zamiast tego, zamiast działu utrzymania. Dział utrzymania wywalimy tutaj. I tutaj sobie wsadzimy to. I się zmieści normalnie na milimetry po prostu. Na milimetry się tutaj zmieści. Tylko, że czemu tak wysoko? Ej, we! We na dół, ho! Dawaj, tu. Cyk, dobrze. To też jakieś takie trochę za bardzo. Coś zrobiłem coś? Dobra, tak to obniżymy. Jeszcze? No... Dobra! Niech będzie, proszę bardzo. Proszę ślicznie, proszę. I tutaj jeszcze by można... Co tam jeszcze? Co by tu jeszcze można? Jak tam w ogóle zainteresowanie tym ustrojstwem? Nie bardzo, to zrobimy tutaj powszechną edukację. Oj, jakie to jest słabe. 1308 tylko. No, atrakcyjność nie jest zbyt duża. Okej. No cóż, dyscypliny sportowe. Niby tutaj jest, ale to nie ma miejsca na nic, za bardzo na nic więcej. Co ja tu mogę? Akademiki mogę tu jeszcze postawić jakieś, bo one nie są zbyt duże. Te laboratoria by były fajne jeszcze, jakieś jedne. No, ale nie mam po prostu miejsca. Czy ja mam w ogóle takie coś jak pomnik osiągnięć tutaj w ogóle? Może dlatego to jest takie słabe? Chyba nie mam tego w ogóle, halo. Weź mi to stąd. Pomnik osiągnięć, jak taki jeden taki dynk z takim cyckiem na środku. Tu jest, dobra, nie, to jednak jest. A to? Sekcja dyplomów? To też jest, dobra, nie, no to wszystko mam chyba. Klub artystyczny? Też jest, tam jest jeden, to można by gdzieś drugi jeszcze wcisnąć. Na przykład tu. Klub artystyczny zaraz przy zjeździe z autostrady. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo. Jeszcze coś może jeszcze jakąś bibliotekę już mamy, to bez przesady. Jakiś jeszcze klubik czy coś bym gdzieś wstawił. Sala gimnastyczna, nie. Dział utrzymania, nie. O, klub teatralny, proszę bardzo. Niech będzie to jeszcze jeden klub teatralny. Postawimy go sobie może gdzieś... Poza obszarem kampusu! O, ale tu się zmieści. No, zmieścił się. Nie powiecie, że nie. Bardzo ładnie się zmieścił. Idealnie się zmieścił. Teraz jeszcze może te akademiki gdzieś damy. Tutaj się jeszcze zmieści. Oj, nawet bez anarchii się zmieści. Patrzcie normalnie, kurde. I tu jeszcze bym gdzieś jeszcze ten jeden wepchnął. Na przykład jakbyśmy zrobili sobie tutaj taką ścieżkę. Cyk. Trochę coś tu wysokość, nie ten teges. Daj mi tutaj to do tej wysokości, tu bardzo ładnie. No i dobra, dawaj tu akademik. Tu zaraz przy drodze, bo to nie ma co tam tego jakoś bardzo wciskać w głąb. Proszę bardzo, jest i akademik jeszcze jeden. A, tylko że tę drogę można by trochę skrócić w tym wypadku. Wystarczy dotąd, no elegancko.
Elegancko. Tu jeszcze dwa akademiki. Tu jeszcze jest trochę zielonego. Trochę tu jest miejsca jeszcze. W ogóle jest dużo samochodów. Czekaj, tu jest tyle samochodów. W ogóle ładnie to wygląda, te bloki. Ładnie. Po co, bo metro? Może i bo metro, nie wiem. Chyba metro, no. Tak mi się wydaje. No dobrze, no to tu byśmy mieli wszystko. Co prawda atrakcyjność jeszcze cały czas leży i kwiczy, no ale zobaczymy, niech oni te prace, może chociaż dwie tylko muszą zrobić, napisać. Można by było im to jakoś poziom, kurczę, podrasować, ale wiecie co, to ja tu może pokombinuję, coś tam porozsuwam, może jakoś spróbujemy to zrobić kiedyś tam poza odcinkiem czy coś. Teraz coś tam na Politechnice jeszcze odblokowałem, czy nie bardzo? Atrakcyjność jest jeszcze słaba, bo oni tu jeszcze prac nie zrobili i to tak czy siak to jeszcze przez te prace tego nie ma. Dobra, czyli atrakcyjność możemy sobie podnieść. Tu przynajmniej trochę więcej ma miejsca do rozbudowy, bo mnie tu nie ograniczają budynki przynajmniej z każdej możliwej strony. Także zrobimy sobie może, to wyłączymy po pierwsze i zrobimy sobie... Księgarnia nie, laboratoria chyba ta już są. Są dwa budynki laboratoriów. Może jeszcze trzeci gdzieś wstawić. Ej. Kurde. Tutaj się go wsadzę. Co to w ogóle tyle ludzi jest? Co tu tak pełno się zrobiło? W tym miejscu na tym jednym rondzie tutaj. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego tu jest tyle ludzi? Tyle tu jest samochodów zaparkowanych. Ej, halo. Idzie, podróżuje, ale że... Co? Czemu? Student wymiany. Turysta. Sami turyści podróżują sobie gdzieś do parkingów i tak dalej. Ale czemu wszyscy tu są zaparkowani? Przecież tu nie ma żadnego ani pociągu, ani nic. Tu dopiero jest stacja. Tutaj to rozumiem, że jest tyle zaparkowanych, ale czemu... Czemu tu? Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale dobra, tutaj możemy zrobić te jedne laboratoria jeszcze. Nie chciałem tutaj akurat robić Politechniki, tutaj miałem raczej zamiar robić jakiś mały przemysł może, czy coś jeszcze tutaj, parę budynków przemysłowych może powpinać tak zaraz przy krawędzi mapy, myślę, że było fajnie. Ale jak mam braki miejsca, chyba żeby tu w tych torach zrobić coś. Zrobić taką ścieżkę dołem, tak jak kiedyś mówiłem i... chociaż no... Nie bardzo mi się podoba ta koncepcja, a tutaj się nie zmieści też nie bardzo, bo tu zaraz mamy górę taką dużą. No to tutaj, no niech będzie, może tę pętelkę to zlikwidować właściwie. Jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek z niej korzystał, więc może ja ją sobie tutaj usunę po prostu. I zrobimy sobie tutaj laboratoria, tylko weź mi tę zakładkę! Nieprawidłowe, jak nieprawidłowe, co ja tu zrobiłem? Politechnika Masnowicka. Co ja tu kliknąłem, halo, które? Ach, bo nie ten kampus, dobra. Nie ten kampus. Laboratoria, dawaj. Weź mi te... Dziękuję. Tu się zmieści. Tutaj się zmieści. Tutaj sobie damy może jeszcze coś, jakieś akademiki, czy coś, może jeszcze jakąś aulę? Czy coś? W ogóle widzę, że mogę to postawić tak po prostu wszędzie właściwie. Gdzie jest najbliższa aula? Tutaj jest, to nie. Tu można by coś postawić, czego tutaj nie ma nigdzie. Sala gimnastyczna? Gdzie tu jest jakaś sala gimnastyczna najbliższa? Tutaj. No to też jest tak stosunkowo blisko. A co jest dopiero gdzieś tu, czy tam? Świetlica? Świetlica jest tutaj. Ale ona jest taka chuda, znaczy taka w złą stronę trochę. To jest akademik. To co, akademikami tu po prostu pojechać? Tutaj jak się chciałem powstawiać. O, śliczne miejsce na akademik po prostu, perfekcyjne moim zdaniem. Doskonale, niech będzie tutaj. Tylko weź mi to do drogi troszeczkę, proszę mi to troszeczkę obniżyć. Bo jest ciut za wysoko. O, teraz lepiej, to tak samo, nie, to jest chyba dobrze akurat, dobra, nieważne. Co by tu jeszcze dać? Co by tu jeszcze dać? Może klub książki jeszcze jeden damy? Cyk. I to mi też prąd przy okazji tutaj przeniesie, ha? Przeniesie? Przeniesie, dobrze. A woda jest? Woda jest, elegancko woda jest. No, masz prąd? Masz prąd. W ogóle jak my tam z prądem, z wodą stoimy z tym wszystkim?
No, ścieki troszeczkę widzę mają powoli problem, ale nie jest najgorzej. No dobrze, jak tam prestiż, atrakcyjność? Jest dobrze. No to tutaj czekamy tylko właściwie na 4 prace naukowe jeszcze. Jest szansa, że to zrobią. Jest szansa, że to zrobią. Jakoś strasznie dużo, może nie. A może co tam jeszcze zrobić? Wzrost opłat nie. Premia wydziałowa plus 25%. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. Wzrost opłat. Jaka jest szansa na ten? 81%. No to taka nie bardzo. Cały czas 81%. Budynki też dają, widzę. Bazowa szansa, czyli... Budynki? Które niby? Które budynki tu dają szansę bardziej? Laboratoria pewnie, czy coś? W sumie nie mam pojęcia. Dobra, albo jakaś biblioteka może? Nie wiem. Politechnikę na razie zostawimy. Politechnikę zostawimy. W tej szkole tutaj, gdzie ja byłem... Już nie widać, bo jest to tak zapchane wszystko. Kurde, może by tutaj drogę jakoś tak przesunąć. W ogóle, co się tu stało z tą... Okej. Nieważne. Coś mi nie wyszło. Takie jak set zero kiedyś zrobiłem na Kekicie, kurczę. Gdzieś po prostu nie odznaczyłem jednego punktu i usunąłem w pół mapy, to tutaj sobie obniżyłem coś dość daleko. Mógłbym tutaj troszeczkę przesunąć tę drogę, tylko że tutaj ładnie to wygląda, podoba mi się, wiecie, żeby to sobie szło tak i potem takim lepszym łukiem troszeczkę, no kurczę, ale nie wiem, czy mi tutaj coś to da, no co ja tutaj dam, piaskownicę mogli im tu wstawić w to miejsce, to trzeba myśleć trochę bardziej. Tego nie chcę usuwać, bo tu jest ładnie, tutaj ładnie rozplanowałem te budynki, znaczy ładnie, mi się wydaje, że ładnie, a może być zupełnie inaczej, nie? A tutaj już prędzej bym to zburzył. Że bloki wysokie. Powiedzmy, że jest. Grunt się osuwa, trzeba wzmocnić, zburzyć i w ogóle. I ewentualnie. No dajcie znać w komentarzach, czy skazujemy tych mieszkańców, że bloków wysokich, ilu ich tu jest w ogóle. Czy skazujemy 1274 osoby na bezdomność? Czy coś? Czy. Znaczy bezdomność? No to się gdzieś przeprowadzą, pewnie jakieś miejsca gdzieś wolne są. Czy burzymy im domy, w których mieszkają całe życie, znaczy domy, no bloki, to tam powiedzmy nie aż tak źle. No ale czy burzymy im budynek, w którym mieszkali całe życie, z którym są jakoś tam może związani, czy nie, i wygnamy ich z miasta po prostu, cię tak zadramatyzować, bo tak mi trochę szkoda ich usuwać z jednej strony. Czy nie, czy zrobić coś innego z tą tutaj, czy co tu zrobić? Tu jeszcze mógłbym jakoś do góry w sumie iść, ale tutaj jest już tak dosyć bardzo do góry. Tak trochę bez sensu, żebym tutaj kontynuował. Tę szkołę. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. To na razie tyle. I w następnym odcinku spróbuję może zacząć walczyć z torami. To będzie taki może dłuższy odcinek, nie wiem, nudniejszy czy coś. Spróbuję zrobić tutaj pętlę tych torów wokół Uniwersytetu Masnowickiego i nieistniejącej jeszcze części tego miasta tutaj, tej małej Ameryki tak zwanej. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.